Wykład 16. Pytania i odpowiedzi. Część pierwsza. Ja mam pytanie nawiązujące bezpośrednio do tego wykładu, który usłyszeliśmy. Znałam przypadek i myślę, że każdy z nas się spotkał w życiu z takimi przypadkami kobiety, która bardzo ciężko zachorowała, miała dwoje maleńkich dzieci i myślę, co jak co, ale potrzeby, siły woli, chęci przeżycia, robienia wszystkiego, żeby przeżyć. Nie można tej kobiecie odmówić łącznie z modlitwami jej, jej męża i całego zboru i ta kobieta tak i tak w końcu zmarła. Więc nie wiem, czy można powiedzieć, że siłą woli i potrzebą w świecie grzechu możemy sobie przedłużać życie, powodując jakieś uaktywnienie się pewnych genów, które zwalczą chorobę. Czy genami, czy genetyką można wytłumaczyć transwertytyzm i homoseksualizm i te inne zboczenia? Bo jest taka opinia, że to człowiek jest, wpada w te odchylenia niezależnie od siebie, że jest że to jest podłoże genetyczne. Lots of people die, get sick and die. Wielu ludzi zapada na różne choroby i umiera, pomimo tego, że nie potrzebują umierać. Nie mają takiej potrzeby. There are great controversy between God and Satan. Jest wielki bój pomiędzy Bogiem i szatanem. As you can see, i jak możecie widzieć, in my life, w moim życiu, I have full of meaning. Posiadam wiele różnych znaczeń, dużo sensu w moim życiu. I have such a great need to live on. I mam takie wielkie pragnienie, aby dalej żyć. That means I'm never gonna get sick. Czy to oznacza, że ja nigdy nie zachoruję? Doesn't mean that. Nie, to nie musi oznaczać czegoś takiego. Co ja bym zachorował? It'll be great for him that I get sick. I on bardzo tego pragnie, abym był chory. If tomorrow's newspaper in Korea says Dr. Sang-li has a cancer. I jutro w koreańskich gazetach można było przeczytać, doktor Sang-li zachorował na raka. You know, it is possible. To jest możliwe. Even though I follow all this healthy diet. Pomimo tego, że ja postępuję zgodnie z tym zdrowym stylem życia. Even though I have no pomimo tego, że nie ma w moim przypadku jakiegoś pragnienia śmierci. Even though I have no reason whatsoever to have a cancer. Pomimo tego, że nie mam pragnienia zachorowania na raka. I can have cancer. To mogę zachorować na raka. Anybody knows why? Czy ktoś wie dlaczego? Czy ktoś może wyjaśnić, dlaczego może tak się stać? Yeah, this we call test. Coś takiego nazywamy próbą, testem. And Satan can say to God this way. I szatan może wtedy powiedzieć do Boga. Okay. Dobrze. Sang-li is excited. Sang-li jest podekscytowany. And he look like he loves you, God. I on robi wrażenie kogoś, kto cię kocha, Boże. But I don't think Sang-li really loves you. Ale ja nie myślę, że on tak naprawdę cię miłuje. If you allow me to come to Sang-li, gdybyś ty pozwolił mi and give cancer, sprawić, że on zachoruje na raka, then Sang-li will be very angry at you. Wtedy ten Sang-li byłby bardzo na ciebie rozzłoszczony. This tactic of Satan worked in whom? Ta taktyka szatana funkcjonuje w przypadku kogo? In Job. Funkcjonowała w przypadku Joba. Job had no reason to be tested like that. Nie było żadnej potrzeby, aby wystawić Joba na próbę. But Satan challenged God. Ale to szatan rzucił Bogu wyzwanie. If I make him sick, jeśli ja sprawię, że on zachoruje, he will say goodbye to. No wtedy on powie ci do widzenia. Of course, Satan was defeated. I oczywiście szatan został pokonany. God never gave Job that disease, Bóg skin disease. Nigdy nie spowodował, że Job zachorował na tę chorobę skóry. It was Satan did. To szatan sprawił. And the same thing can happen to me. I to samo może stać się w moim przypadku. First of all, if I have cancer. Przede wszystkim, jeśli ja zachoruję na raka, many of you who, to wielu z was, who loved me, którzy mnie miłują, will say, what? Sang-li has a cancer. Powiedzą, o, Sang-li ma raka. I guess everything what he said was no good. To wtedy powiedzielibyście, że wszystko, co on mówił do tej pory, nie jest niczym dobrym. I don't trust him anymore. I nie ufam już temu człowiekowi. Satan will be very successful. I wtedy szatan odniósłby wielki sukces. And it may come. I to może się zdarzyć. I don't know. Nie wiem. God may allow that może Bóg challenge. Pozwoli, aby szatan dokonał czegoś takiego. I Bóg może przyjmie to wyzwanie. You know what? God cannot refuse that kind of challenge.
Bóg właściwie nie może odeprzeć takiego wyzwania. Why not? Dlaczego nie? Because God is God of justice. Dlatego, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwości. Because God is God of justice. A ponieważ jest takim Bogiem, he has to accept the challenge. Więc musi przyjąć to wyzwanie. That's the dilemma of being just. I to jest właśnie ten dylemat związany z tym, że on jest sprawiedliwy. If you're not just God, jeśli on nie jest takim sprawiedliwym Bogiem, he can refuse that kind of challenge. To mógłby po prostu sobie odrzucić takie wyzwanie. I don't wanna do that. Ja nie chcę tego robić już. But God, ale Bóg, being God of justice, Bóg jest Bogiem sprawiedliwości. He has to take, i dlatego he has to take the challenge. Musi przyjąć to wyzwanie. In that case, w takim przypadku I'll have cancer, mogę mieć raka and I may die. I mogę nawet umrzeć. And Satan would say this. I wtedy szatan może powiedzieć: okay, Sengli still says he loves you. No dobrze, ten Sengli mówi ciągle, że ciebie kocha. But if I kill him, ale jeśli ja go zabiję, the moment he stop breathing, to w tym samym momencie, gdy przestanie oddychać, he will be very disappointed of you. To byłby kimś bardzo rozczarowanym. And I'm sure he will die denying you, God. I wiem, że on umierałby odrzucając ciebie, zapierając się ciebie. Then you will know Sengli belongs to me. I wtedy będziesz widział, że Sengli należy do mnie. Can God refuse that challenge? Czy Bóg może odrzucić takie wyzwanie? No, he cannot. Nie, refuse. Why? Może. Dlaczego? Why he cannot refuse that challenge? Dlaczego musi przyjąć to wyzwanie? Because. Dlatego. There is possibility. Że istnieje możliwość. When there is a possibility, istnieje taka możliwość, a jeśli istnieje, God cannot refuse that. To Bóg nie może odmówić szatanowi. You remember three friends of Daniel. Pamiętacie zapewne trzech przyjaciół Daniela. And when they refused to bow down to the golden statue, gdy oni nie chcieli pokłonić się złotemu posągowi, they're going to put them in the fire furnace. To wtedy wrzucono ich do ognistego pieca. They have no reason to get into that trouble. Nie było żadnych powodów, aby wpaść w takie tarapaty. They believe in God. Oni przecież wierzyli w Boga. They're good servant of God. Byli dobrymi sługami Boga. But they're being challenged. Ale rzucono im wyzwanie. By Satan. Szatan to zrobił. Through Nebuchadnezzar. Poprzez Nebukadnezara. They had to get into trouble. Więc musieli wpaść w takie kłopoty. What they said was wonderful. To, co powiedzieli, było czymś cudownym. They said this. Powiedzieli tak. God can put off this fire. Bóg może przecież ugasić ten ogień. That's the same thing what we are saying. I to jest dokładnie to samo, co my mówimy. When I have cancer, gdy ja mam raka, and I could say same thing. I mogę powiedzieć wtedy to samo. But God can heal my cancer. Przecież Bóg może uzdrowić mnie z tej choroby. So even though God does not heal my cancer, ale nawet jeśli nie wyleczy mnie z raka, it's no problem. No, nie widzę żadnego problemu. I am saved. Jestem przecież zbawiony. I'm going to heaven. Udam się do nieba. Then I may die. I mogę umrzeć. Without any need to die. Bez żadnej potrzeby śmierci. There's lots of people die without need to die. Wielu ludzi umiera bez potrzeby śmierci. I'm not talking about life and death. Nie mówię jedynie o sprawach życia i śmierci. I'm talking about why people get sick. Mówię teraz o tym, dlaczego ludzie zapadają na chorobę. I'm trying to explain the reason why their genes changes. Staram się wyjaśnić przyczynę, dla której ich geny są zmienione. Your genes can change without any reason whatsoever. Wasze geny mogą być zmienione bez jakiejkolwiek przyczyny. Why? Dlaczego? Because there is a Satan. Dlatego, że jest ktoś taki jak szatan, who can always challenge God, który zawsze może rzucać wyzwanie Bogu. I love this God. A ja kocham tego Boga. Because this God I have, I love, is not in dictatorship. Dlatego, że ten Bóg, którego kocham, nie jest dyktatorem. Even though Satan is Satan. I nawet ten szatan, który jest szatanem. Isn't that amazing? To czy nie jest to zdumiewające? This God still allows him to challenge him. To czy nie jest zdumiewające, że Bóg ciągle jeszcze pozwala na rzucanie takich wyzwań? Czy szatan ma taką moc, aby zmieniać geny? Tak, nawet elektryczność potrafi zmieniać nasze geny i wpływać na geny. I według Ellen White, szatan może używać mocy elektromagnetycznej,
influence us. Aby wpływać na nas. Electromagnetic force is a strong enough power to be able to change. Elektromagnetyczna ma wystarczającą moc, aby zmieniać geny. So, also at same time. I także w tym samym czasie. I think there's lots of people dies without reason to die. Myślę, że wielu ludzi umiera właśnie bez powodu śmierci. But when I die, ale kiedy ja umieram, okay, let's say, powiedzmy, Dr. Sangli, who's great health worker, że doktor Sangli, który tyle przecież pracuje na rzecz poselstwa zdrowia, umiera. With cancer. Na raka. We like to show how he dies. Chcielibyśmy pokazać mu, w jaki sposób, jak on umiera. And television station come to me. I wtedy przedstawiciele jakiejś stacji telewizyjnej. Can we televise how you die? Czy możemy sfilmować to, jak pan umiera? You know what? I wiecie co? I'll say yes. Ja bym powiedział tak. You can. Możecie. Then I'll pray to my God. I wtedy bym modlił się do mojego Boga, you know, show the people, aby pokazać ludziom, how great God you are. Jak wspaniałego Boga mamy. And they're televising. I wtedy telewizja mogłaby to filmować. Na ekranie Sangli's face is so zobaczono happy. By szczęśliwą twarz It is Sangli. Just like a Daniel's three friends dancing in the fire. Tak jak trzej przyjaciele Daniela tańczyli w piecu. All Babylon was shocked. Wtedy cały Babilon był w szoku. Wow, what's happening? Co się dzieje? I wanna dance in the fire. Ja też chciałbym tańczyć w tym piecu. Spirituality is very deep. Dlatego, że duchowość jest czymś It's bardzo not głębokim. Just a yes and no. Tu nie chodzi tylko o tak albo nie, to czy tamto. It is very deep. W tym jest taka głęboka wartość. And Satan challenges everyone. That's why this world is I szatan każdemu rzuca wyzwanie. This world is so irrational. I dlatego właśnie ten świat jest czymś takim irracjonalnym. Remember, dlatego pamiętajcie, I'm trying to explain, staram się wyjaśnić, how Satan can develop disease. W jaki sposób szatan może spowodować rozwój choroby. That's all. To wszystko. This will not explain everything. W ten sposób nie mam zamiaru wszystkiego wam wyjaśnić. Don't apply this principle to everything. Nie stosujcie tej zasady do wszystkiego. This cannot be applied to the Job. To nie może mieć zastosowania w przypadku Joba. This cannot be applied to the David. To nie musi odnosić się do Dawida. There's plenty of exceptions everywhere. Jest wiele różnych wyjątków wszędzie. And homosexuality, genetic, natomiast hereditary. Homoseksualizmu, okay. Dziedziczności. And recently scientists found out, ostatnio naukowcy odkryli, homosexuality can be genetic. Że homoseksualizm może być dziedziczony genetycznie. And the parents, rodzice, have a totally normal gene. Mogą mieć całkowicie normalne geny. But somehow this boy's gene has been altered. Ale w jaki sposób geny ich dziecka mogą ulec przekształceniu? And scientists definitely demonstrated. I naukowcy niewątpliwie wykazali, there is visible gene changes in homosexuality. Że w przypadku homoseksualistów zmienia się gen. When does this gene changes? Dlaczego ten gen się zmienia? I personally believe, osobiście wierzę, homosexuality is not an intentional sin. Że homoseksualizm nie jest jakimś intencjonalnym, celowym grzechem. They're born as homosexual. Ci ludzie rodzą się jako homoseksualiści. Nobody choose to be homosexual. Nikt z tych osób nie wybiera tego, aby stać się homoseksualistą. I counsel with many homosexual men. Ja rozmawiałem z wieloma homoseksualistami. Some of them come to me, they cry. Niektórzy przychodzili do mnie płacząc. Dlaczego płaczesz? To był młody człowiek. O, doktorze Lee. I'm just coming from my brother's wedding. Właśnie wracam ze ślubu mojego brata. I don't know why I'm not attracted to the woman. Nie wiem, dlaczego nie pociągają mnie kobiety. I wish I could have that kind of wedding. Chciałbym sam mieć taki ślub. But I'm not attracted to the woman. Ale nie pociągają mnie kobiety. I don't know why I'm attracted to men. Nie wiem, dlaczego jestem pociągający dla mężczyzn, a nie dla kobiet. Most situations it's unintentional. Większość takich objawów pojawia się bez jakichkolwiek intencji ze strony tych osób. This is genetic. Tak więc tutaj na pewno pewną rolę odgrywa genetyka, dziedziczność. It's a gene. Chodzi tu o gen.
You can see. Your appetite gene can change. Wasz gen związany z apetytem również może się zmienić. I'm finding this food, you know, so far. Jak do tej pory zauważam, że ta flavor and taste of food is very similar to Korean food. You know? I że żywność, którą tu spożywacie, jest bardzo podobna pod względem smaku, zapachu do koreańskiej żywności. And maybe that's why we have some common, you know, feelings. Yeah. Możliwe, że dlatego między innymi nasze odczucia są często podobne. But I think some of you already know the story about kimchi, right? Niektórzy z was już znają tę historię o kimchi. Kimchi is a kind of sauerkraut with more garlic and more hot pepper, kimchi more salt. Rodzaj kiszonej kapusty z większą ilością czosnku, soli, ostrych przypraw. When you smell it, i gdy wąchacie to, gdy czujecie zapach tego kimchi, to wtedy to jest bardzo mocne, szokujące wręcz. Very shocking. Bardzo szokujące. Very aggressive. Bardzo agresywny jest ten zapach. And no Korean babies like to eat that kimchi. I żadne koreańskie dziecko nie lubi spożywać tego kimchi. And my mother has to, all Korean mother has to wash the kimchi. I dlatego każda koreańska matka musi płukać takie kimchi. To give it to the babies. Aby móc dać to małym dzieciom. But when I became 5 years old. Ale gdy ja miałem 5 lat. And people begin to make me feel bad about me eating kimchi washed. Wtedy ludzie z mojego otoczenia sprawiali, że czułem się źle z tego powodu, że jadłem takie płukane w wodzie kimchi. They came to me. Więc podchodzili do mnie. Sang. How old are you? Ile ty masz lat? You are 5. Masz już 5 lat. You're still eating kimchi. Dalej jesz to kimchi płukane w wodzie. My gene says no. Mój gen mówił nie. But there's an influence. Ale pojawił się jakiś wpływ. Powerful influence. I to bardzo silny. Forcing me to eat kimchi. Zmuszający mnie do spożywania kimchi płukanego. This is how all the Korean people begin to eat the kimchi. I to właśnie na takiej zasadzie wszyscy Koreańczycy zaczynają jeść Normally, kimchi. Nobody wants kimchi. Nikt tak naprawdę nie potrzebuje, nie chce jeść tego kimchi. But it is a social power. Ale to jest taka moc, presja społeczna. It is a culture devised by Satan. To jest kultura, która została stworzona przez szatana. To degenerate us, you know. Aby powodować degenerację. Kimchi. I don't know what kind of food you have that kind of purpose in Poland. Nie wiem, jakiego rodzaju żywność wy macie w Polsce na wzór tego, o czym which is mówię. Very, very unhealthy. Która żywność, która jest bardzo niezdrowa. But Polish people love it. Ale Polacy uwielbiają to. Bolonka. Yes. What is bolonka? See, every country. Tak więc w każdym kraju. There is some kind of food which is very irrational. Istnieje taka żywność, której spożywanie jest czymś nielogicznym wręcz. It doesn't make sense. Nie ma sensu spożywanie. But everybody is addicted to that. Ale wszyscy są przyzwyczajeni do spożywania tego i uzależnienie od niej nawet. That's kimchi for Koreans. I w Korei taką rolę odgrywa kimchi. Boy, for the first time I ate kimchi. I kiedy pierwszy raz jadłem kimchi. Wody. And every family member applauded me. I każdy członek rodziny bił dla mnie brawo. Sen, you're grown up. Sen, wreszcie dorastasz. A ja powiedziałem. My gene is crying. Mój gen wtedy płakał. My pride is rejoicing. Ale moja duma się radowała. And I had a terrible stomach. I odczuwałem straszny ból żołądka. I went out of my house. Wyszedłem z domu. And I went to my little friends, you know. I udałem się do moich małych przyjaciół. Did you know what I said to them? I wiecie, co im powiedziałem? I ate kimchi. Ja jadłem kimchi. No, said, really? I co oni powiedzieli? Naprawdę? Wow. Wow. I said, I did. A ja powiedziałem, tak, zrobiłem to. That was breakfast. To było śniadanie dopiero. I was dreading lunch coming. Ale zbliżał się. I have to have a kimchi again. Zbliżała się pora obiadu i znowu musiałem jeść kimchi. I was afraid of eating. Bałem się tego. All my family says. A wtedy wszyscy moi członkowie rodziny powiedzieli. We'll see Sang eating kimchi again. Zobaczymy znowu, jak Sang je kimchi.
This terrible life began when I was 5. To straszne życie rozpoczęło się w czasie, gdy miałem 5 lat. Most of people living in this way. I większość ludzi żyje właśnie w taki sposób. Their genes suffering. Ich geny cierpią. Yet they can be proud. Ale oni są dumni. Same thing, learning how to smoke cigarette. Na takiej samej zasadzie ludzie uczą się palić papierosy. Genes are suffering. Geny cierpią. Oh, you smoke. Ale ktoś powie, o, ty palisz. Satan is using this pride. Szatan wykorzystuje właśnie tę dumę. Power, pride. To jest taka moc dumy. Respect. Respekt. This is a wrong kind of respect. To jest taki respekt w złym tego słowa znaczeniu. Satan used it. I szatan tego używa. So it changed my genes. Więc w ten sposób doszło do zmiany moich genów. After few years, no po kilku latach I couldn't eat any meal without kimchi. Nie mogłem już jeść żadnego posiłku bez kimchi. Do każdego posiłku musiałem mieć kimchi. Addicted to kimchi. I uzależniłem się Love od kimchi. Kimchi. I uwielbiałem kimchi. When I became an Adventist, a gdy zostałem adwentystą, I realized, zrozumiałem, this is a false appetite. Że był to fałszywy apetyt. This is appetite devised by wrong culture. To był apetyt, który został stworzony przez złą kulturę. John Paul, the Pope says the culture of death. Jan Paweł II, papież, powiedział o czym, że to jest kultura śmierci. And I realized that. Zrozumiałem wtedy, że ja stałem się niewolnikiem tej kultury śmierci, kultury szatana. I must be set free from. I powiedziałem sobie, że muszę uwolnić się od tego. I have to regain my original taste. Muszę odzyskać mój pierwotny apetyt. I could not do it myself. Ale zrozumiałem, że sam nie jestem w stanie tego dokonać. God has to recreate that original. Bóg musiałby na nowo stworzyć ten apetyt. You know, today i dzisiaj I cannot eat kimchi. Ja nie mogę już jeść kimchi. I just can't eat kimchi. Po prostu nie mogę tego jeść. When I was in a younger age, gdy byłem młodszy, I loved alcohol. Uwielbiałem alkohol. My father, mój ojciec, gave me birth, I think, while he was drunk. Mój ojciec sprawił, że ja mogłem się urodzić dlatego, że on kiedyś się upił. He was a heavy drinker. On był bardzo poważnie uzależniony od alkoholu. I really believe naprawdę wierzę, I received his alcohol gene. Że odziedziczyłem po nim jego geny związane z tym, że był uzależniony od alkoholu. And when I was little boy, i gdy byłem małym chłopcem, alcohol smells so good. Zawsze mówiłem, alkohol pachnie tak dobrze. Even gasoline smells so good. Nawet paliwo pachniało mi dobrze. It's very sick kind of gene I had. Miałem jakieś chore geny. So whenever the grown-ups drink alcohol. Tak więc kiedy dorośli pili alkohol, I go around them. Ja zbliżałem się tam i wąchałem wtedy ten alkohol. Then my uncles, you know, wtedy mój wujek powiedział, you like have a little drink? Chciałbyś się trochę napić? A ja powiedziałem, tak. Then they give it to me. Więc dali mi trochę. Then other boys, you know, other boys, if they give other little boys, inni chłopcy, gdy dawali to, gdy ci mężczyźni dawali to do picia innym chłopcom, oni nie mogli tego pić. When they give it to me, ale gdy dali mi, I like it. Polubiłem to. And the adults says, you want to have some more? I wtedy ci dorośli mówili, może chcesz jeszcze? Yes. Powiedziałem tak. I love that. Something is pulling alcohol into me. Ja uwielbiałem to i coś po prostu przyciągało mnie do tego alkoholu. There is a gene, alcohol gene. Jest taki gen alkoholowy. Actually, the gene called the ADH gene. To jest gen ADH. This is an alcohol dehydrogenase gene. To jest taki gen podwójnego uwodorowania alkoholu. Czytałem też tak, że pamiętam, że to jest gen podwójnego uwodorowania alkoholu, ale to może być druga nazwa też, tak. Dehydrogenaza. Dehydrogenaza też. Alcohol dehydrogenase. Dehydrogenaza. And my father had very strong gene for that. Mój ojciec miał bardzo dobrze rozwinięty właśnie ten gen. I was not getting drunk. I dlatego ja nie upijałem się łatwo. Because I am producing this. Dlatego, że wytwarzałem ten gen. I have very active ADHD. Ten gen ADH był bardzo aktywny. That's why whenever I smell alcohol, to dlatego, kiedykolwiek poczułem zapach alkoholu, my ADHD ten gen natychmiast w mojej wątrobie
Uaktywniał się, mówił, to jest to. We like it. My to lubimy. Have some. Weź sobie trochę, napij się. That's when I feel attracted. I dlatego czułem pociąg do alkoholu. Of course, gene does not talk to me. Oczywiście ten gen nie przemawiał do mnie. God used the gene. Ale Bóg użył tego genu. I mean, Satan. Mam na myśli, szatan użył tego genu. For me to be attracted to alcohol. Aby zachęcić mnie do picia alkoholu. So, in my high school. Tak więc na studiach. I drink sometimes. I go to the. Czasami. I go to the bar. Chodziłem do baru. I didn't have any money. Nie miałem pieniędzy. I had watch. Ale miałem zegarek. I give my watch. Więc oddawałem zegarek. Do tego stopnia lubiłem pić alkohol. I podobnie może być w przypadku homoseksualizmu. You can be born this way. All right. Now, is homosexuality incurable? Czy homoseksualizm jest czymś nieuleczalnym? It is same question. Podobne pytanie. Is my alcoholic habit incurable? Czy mój alkoholizm, czy ten nawyk picia alkoholu był nieuleczalnym nawykiem? Jest uleczalny. See, genetic does not means incurable. To, że coś dziedziczymy, nie oznacza, że to jest nieuleczalne. Even though you have abnormal gene, nawet jeśli macie jakiś nienormalny gen w swoim organizmie, God can change your genes. To Bóg może zmienić wasze yes. geny. Tak. God can do. I cannot tak. do that. Ja nie mogę tego zrobić. One year before my father died, rok przed śmiercią mojego ojca, he became Christian. On został chrześcijaninem. He quit drinking. I zerwał z piciem. And he died with the I zmarł. TB and tuberculosis. I zmarł na gruźlicę. Because his drinking habit really killed many T cells. Dlatego, że ten nawyk picia alkoholu zabił wiele jego komórek T. I had a tuberculosis myself. Ja też chorowałem na gruźlicę. Very sick person. I byłem bardzo chorą osobą. I inherited bad health from my father. Odziedziczyłem złe zdrowie po moim ojcu. Then my age became 39 years old. A gdy miałem 39 lat, I found God. Znalazłem Boga. I found this health message. Odkryłem poselstwo zdrowia. I said, this is i powiedziałem, this is my original plan. To jest ten pierwotny plan. And I accepted that. I ja zaakceptowałem ten plan. And I said, the kimchi is wrong. I powiedziałem, kimchi jest czymś złym. I remembered. Pamiętam, when I was 4 years old, gdy miałem 4 lata, I did not want to eat kimchi. Nie chciałem jeść kimchi. That was honesty. To było uczciwe. And I wanna regain that honesty. I dlatego chciałem odzyskać tą uczciwość. I don't want to accept the whole culture as honesty. Nie chciałem zaakceptować całej kultury jako uczciwość. I want to have the gene recovered originally. Ale chciałem, aby ten gen został zregenerowany. And I prayed to I modliłem się o to do Boga. I wanna be recovered. Ja chcę, aby mój organizm został zregenerowany. Today, dzisiaj, I cannot have kimchi. Dzisiaj nie jem kimchi. I cannot drink alcohol. Nie mogę pić alkoholu. My gene disappeared. Mój gen zniknął. It became normal gene. Teraz stał się nowym genem. People can be born as a homosexual. Ludzie, którzy homoseksualistami, również mogą się na nowo narodzić. Because of terrible stress. Mogą być homoseksualistami też z powodu strasznego stresu. During the pregnancy. Podczas ciąży może do tego dojść. And mommy and daddy is fighting. Matka i ojciec walczą ciągle ze sobą. Baby's inside. A w środku, w łonie matki znajduje się dziecko. Mommy is trying to commit suicide. Matka próbuje popełnić samobójstwo. What a tremendous stress. Jaki jest to straszny stres. You know what happened to the baby inside? Wiecie, co dzieje się z tym dzieckiem w łonie matki? No, not me. So let's say the mother is going through that stress. Powiedzmy, że matka przychodzi taki stres. She's thinking about divorcing. Ona myśli o rozwodzie. And the mother has to produce tremendous amount of stress hormone. I wtedy w organizmie matki wytwarzana jest ogromna ilość hormonu stresu. To produce stress hormone, aby wytworzyć hormon stresu, which is a cortisone hormone, czyli na przykład kortyzon, you need a tremendous amount of cholesterol. Potrzebna jest ogromna ilość cholesterolu. Because cholesterol, you need cholesterol to produce cortisol. Dlatego, że cholesterol jest potrzebny, aby wytworzyć kortyzon. Cortisol is also necessary to produce sex hormone. Kortyzon również jest potrzebny, aby wyprodukować hormon seksu. It is critical. I to jest czymś krytycznym. To have a right balance. Aby
pojawiła się taka równowaga of the sex hormone in the baby. Hormonu, tego hormonu właśnie w organizmie niemowlęcia, w organizmie tego płodu. If mother uses up all the cholesterol to produce cortisol, jeśli matka zużyje cały cholesterol, aby wyprodukować kortyzon, then baby does not have to wtedy to dziecko much cholesterol to produce good sex hormone. Nie ma dostatecznych ilości tego cholesterolu, aby wytwarzać te hormony płciowe. Because of stress. To właśnie z powodu stresu. It is very difficult for God to control. Bardzo trudno jest Bogu kontrolować te geny w organizmie matki, to produce some testosterone, aby wytworzone zostały pewne ilości estrogen. Testosteronu, estrogen. So hormonal influence to the baby. Tak więc ten wpływ hormonalny na dziecko will be very disturbing. Jest zachwiany. Then baby loses the real sexual character. I dlatego dziecko może stracić ten prawdziwy, pierwotny charakter płciowy. Z tego powodu możemy powiedzieć, że homoseksualizm rozwija się na bazie grzechu. To nie musi oznaczać, że przecież to dziecko zgrzeszyło. Ale stres rodziców, który pojawia się w wyniku grzechu, wpływa na to dziecko, które znajduje się w łonie matki. So sinner give birth to another sin. I wtedy ta grzeszna osoba rodzi kolejną grzeszną istotę. I dziecko przychodzi na świat. He's not attracted to woman. I nie czuje żadnego pociągu do Why? Kobiet. Dlaczego? Because his brain was not fully developed as a male brain. Dlatego, że mózg tego dziecka nie rozwinął się w pełni jako mózg męski. Dlaczego? He did not have a testosterone impact when he was in the mother's womb. Dlatego, że kiedy to dziecko znajdowało się w łonie matki, brakowało testosteronu w jego organizmie. He has a female brain. I dlatego ma teraz taki żeński mózg. When he look at the man, i gdy patrzy taka osoba na mężczyznę, he's attracted to man. To wtedy ten mężczyzna go pociąga. His cry. I dlatego może płakać. I know I'm a man. Znam mężczyznę. But inside I'm not man. Ja wewnętrznie nie jestem mężczyzną. Doctor Lee, help me. Doktorze Lee, proszę mi pomóc. In that situation, w takiej sytuacji God can help you. Bóg może wam pomóc. Because dlatego, że he realized he's not normal. On uświadamia sobie, że taki człowiek nie chce tego. God can recover that gene. On może zregenerować ten gen. But on the other hand, most of the homosexuals, ale z drugiej strony, większość homoseksualistów, they say, oni mówią, I'm normal. Ja jestem kimś normalnym. We are normal. My jesteśmy normalni. That's right. They do not want to recognize oni nie chcą God's rozpoznać tego pierwotnego Bożego planu. This is what the problem is. To właśnie o to tutaj chodzi. Genetic does not means incurable. Jeśli pojawiają się jakieś choroby genetyczne, to nie oznacza, że one nie są uleczalne. Today, dzisiaj all diseases are genetic. Wszystkie choroby mają podłoże genetyczne. Rak ma podłoże genetyczne. Diabetes is genetic. Cukrzyca jest taką chorobą. Everything is coming from the gene. Wszystko pojawia się właśnie w wyniku uszkodzeń genów. And abnormal gene can recover back to normal. Ale taki nienormalny gen może znów stać się normalnym, zdrowym genem. Okay. Okay, the last question now. Ostatnie pytanie. How to combine the health message to the spiritual message? W jaki sposób łączyć poselstwo zdrowia z takimi duchowymi wartościami? That's what I'm exactly doing. To właśnie cały czas o tym mówię. And this is exactly what theobiology means. To właśnie takie jest znaczenie tej teobiologii. I noticed as a physician, jako lekarz zauważam, people do not have this concept. Że ludzie nie rozumieją tej koncepcji. People think body is body. Ludzie myślą, że ciało to ciało. Spirituality is spirituality. A duchowość to duchowość. What I'm trying to tell you is, ale ja próbuję wyjaśnić, spirituality influence body, że duchowość ma wpływ na ciało, and your gene influence spirituality. I wasz gen wpływa na duchowość. Why? Dlaczego? Because genes are the letters. Dlatego, że geny są literami. We are not flesh. My nie jesteśmy jedynie ciałem. We are the what? Jesteśmy czym? We are the letters. Jesteśmy też literami. Our body is a collection of the cells. Nasze ciało to zbiór komórek. And our cells are controlled by the gene. A nasze komórki są kontrolowane przez geny.
And gene is the letters. I gen jest takimi literami. Right? And what is the purpose of letter, having letter? Jaki jest cel tego, że mamy literę? To express. Aby wyrazić the intention. Intencje. To express the will. Wyrazić wolę. Yeah, we are the letters. Tak, jesteśmy literami. We're not meat. Nie jesteśmy ciałem. We're not just protein. Nie jesteśmy jakimś tylko białkiem. We are the letter. Jesteśmy literami. We are spiritual body. Jesteśmy duchowym ciałem. We are not protein body. A nie ciałem białkowym. On our body, God wrote. Na naszym ciele Bóg napisał. Can I show you the gene in the Bible? Mogę pokazać wam gen w Biblii? The other day I forgot to show you that. Kiedyś zapomniałem, któregoś dnia zapomniałem wam o tym powiedzieć. Gene in the Bible? Gen w Biblii. You remember the second Corinthians? Pamiętacie fragment z drugiego listu do Koryntian, trzeci rozdział? Popatrzcie. Napisanym nie atramentem, ale duchem żywego Boga. Nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach, które są sercami ciała. I love New King James. Bardzo lubię nową wersję króla Jakuba. Look at this. Clearly you are an epistle of Christ. Zaprawdę jesteście listem Chrystusowym. You are the letters, right? Ministered by us. Listem Chrystusowym. Written not with ink, but by the Spirit of the God. Który nie został napisany przy pomocy atramentu. This is important. Not on the tablets of stone. Nie na tablicach kamiennych. Ten fragment jest bardzo ważny. But on the tablets of flesh. Ale na tablicach ciała. What is tablets of flesh? Co to oznacza tablice ciała, na których Bóg wypisał his letters, swoje litery? A-T-C-G. A-T-C-G. Apostle Paul did not know the gene. Apostoł Paweł nie wiedział niczego na temat genów. But he had idea of the gene. Ale on miał pewną myśl związaną z genami. So that's why he couldn't use the word gene. Dlatego nie mógł użyć słowa gen. But he expressed the idea of gene. Ale wyraził taką ideę związaną z genami, saying, mówiąc tablets of flesh. Tablice ciała. Isn't that interesting? Czy to nie interesujące? God actually wrote. Bóg faktycznie napisał. This one, this gene, ten gen w komórkach, to kill this AIDS virus, który ma za zadanie zabić wirusa HIV, is originally written by God. Pierwotnie został wypisany, napisany przez Boga. Right? Prawda? You know the liver. We'll study the liver later, but później będziemy mówić na temat wątroby. You now know this gene. Ale teraz już wiecie co nieco na temat tego genu ADH. All of you have this gene. Każdy z was posiada ten gen. Everybody has this gene. Każdy człowiek posiada ten gen. My ADHD gene happened to be more active. Ale mój gen ADH może być trochę bardziej aktywny. If you begin to drink tonight. Ale jeśli będziecie zaczniecie pić dzisiaj alkohol, to geny waszych dzieci mogą też być bardziej aktywne. And my ADHD gene today is very quiet. Ale dzisiaj mój gen ADH jest bardzo spokojny. You know what? Wiecie co? Even though we drink alcohol, pomimo tego, że możemy pić alkohol, God knew, to Bóg wie. We're gonna drink alcohol. Bóg wie o tym, że tak będzie. And God already prepared. I dlatego wcześniej już przygotował. That's right. God already put the program. Już umieścił w was program. To dissolve the alcohol. Aby rozcieńczać, aby rozkładać alkohol. This is actually the mercy of God. I to ma związek z łaską Bożą. God z miłosierdziem. That Bóg wiedział, we are going to sin, że my będziemy grzeszyć. When we sin, a gdy grzeszymy, we'll have a stress. To wtedy pojawia się stres. When we have a stress, a gdy jesteśmy zestresowani, we'll drink alcohol. To pijemy alkohol. Have you seen this paper? Let me show you this very interesting paper. Pokażę wam taki bardzo ciekawy artykuł. Okay. Alcohol. Where is alcohol? Okay. Związany z alkoholem. Okay, this is very interesting. Bardzo interesujący. Okay. Okay, this is interesting picture. Jest bardzo interesujące zdjęcie. This is mouse. To jest mysz. There's two bottles, right? I na górze widzimy dwa pojemniki. This is water. W tym pojemniku znajduje się woda. This is alcohol. A w tym alkohol. This mouse is now drinking alcohol. Ta mysz teraz pije alkohol.
Scientists did not tell them to drink alcohol. Przecież naukowcy nie kazali pić tej myszy alkoholu. They simply gave them choice. Po prostu dali możliwość wyboru. Normally mouse never drink alcohol. W normalnych warunkach mysz nigdy nie pije alkoholu. Nienawidzi alkoholu. But when scientists begin to give them stress. Ale gdy naukowcy poddają taką mysz wpływowi stresu, and then they begin to drink alcohol. To wtedy ona zaczyna pić alkohol w coraz większych ilościach. Why? Dlaczego? Why do they drink alcohol? Dlaczego te myszy piją w takich okolicznościach alkohol? They want to die. Dlatego, że chcą umrzeć. So they love death. Dlatego, że kochają śmierć. They rather choose death. One wybierają śmierć. Water give you life. A woda daje życie. Alcohol give you death. Alkohol prowadzi do śmierci. They don't want to live. Ja nie chcę żyć, mówi taka mysz. They like to alcohol. I dlatego wybiera alkohol. So animal cannot be set free from this situation. I zwierzę nie może uwolnić się od takiej sytuacji. Whenever they have a stress, i kiedykolwiek przeżywa stres, they choose death. To wtedy wybiera śmierć. But a human being is different. Ale w naszym przypadku może być inaczej. Even though you are in the furnace. Nawet jeśli znajdujecie się w piecu ognistym, you can dance. To możecie tańczyć. You can still choose life. Możecie nadal wybierać życie. Why? Dlaczego? Because we have Jesus. Dlatego, że mamy Jezusa. Yeah. When we have Jesus, a gdy mamy Jezusa, even though you are in distress, to nawet jeśli znajdujecie się pod wpływem stresu, you still are glad you are alive. To nadal jesteście zadowoleni z życia, cieszycie się życiem. When I went to Rome, gdy udałem się do Rzymu, I visited catacomb. To zwiedzałem katakumby. It was underground tomb. To było w takim grobie znajdującym się w podziemiach. Everywhere in the world there is a bodies, dead bodies. Wszędzie dookoła znajdowały się ciała. That's where the Christians once they used to live there. Kiedyś właśnie w takich warunkach żyli chrześcijanie. We don't have to live there today. Dzisiaj my nie znajdujemy się w takich okolicznościach. When I got into catacomb, gdy znalazłem się w katakumbach, it made me cry. To spowodowało, że zacząłem płakać. At that time, w tamtym czasie, if you get out of catacomb, gdybyście wyszli z katakumb, if you found you're Christian, i gdyby odkryto, że jesteście chrześcijanami, they kill you. To zabito by was. I was thinking, i myślałem sobie, what kind of people? Jacy to byli ludzie? Gave up everything outside the catacomb. Zostawili wszystko poza katakumbami. Came into this tomb. Weszli do tego grobu. Dark underground tomb. Ciemnego podziemnego grobu. To be with Jesus. Dlatego, że kochali Jezusa. And it made me cry. I to sprawiło, że zacząłem płakać. And Jesus was that precious. I Jezus był dla nich kimś tak cennym. If Jesus is that important for you, jeśli Jezus będzie kimś tak ważnym dla ciebie, God can do anything. To wtedy Bóg zrobi cokolwiek. So these kind of people who are captured. Tak więc ci ludzie byli więzieni. God does not care about them. Czy Bóg o nich nie troszczył się o nich? There's a reason for them to be captured, you know. Był pewien powód, aby znaleźli się w takich warunkach. And next Sunday. Następnej niedzieli. They'll be executed in the Colosseum. Następnej niedzieli mogli być straceni w Koloseum. Entire citizens of Rome. Cała społeczność Rzymu. They're waiting for that. Czekała na to. We'll see how Christian dies. Zobaczymy, jak umierają ci chrześcijanie. So they have their wines. I dlatego mieli swoje wino, swoją żywność. Chcieli się cieszyć z powodu tej egzekucji. And Christians comes out. I wtedy wyszli chrześcijanie. Singing. Śpiewając. And lion comes out. Pojawiły się lwy. Christians still sing. A chrześcijanie nadal śpiewali. Entire city of Rome were shocked. Całe miasto Rzym było w szoku. What kind of God? What kind of God is it? Jaki to jest Bóg, myśleli. What kind of God they have? Jakiego oni mają Boga? They wanted that God too. I oni wtedy też zapragnęli takiego Boga. So some of the Roman citizens. I dlatego niektórzy mieszkańcy Rzymu. Even though the being Christian means death. Pomimo tego, że stanie się chrześcijaninem oznaczało śmierć. They didn't care death. To oni nie troszczyli się już, nie przejmowali się z tego powodu. Oni chcieli takiego Boga, który sprawił, że ci chrześcijanie w ogóle nie bali się śmierci.
Takiego Boga, który może sprawić, że człowiek przestaje bać się śmierci. That powerful God. A zwycięża śmierć. Takiego Boga, który posiada wielką moc, który może zmienić nasze geny. So it is very important today. What I'm telling you is not something very difficult to understand. Tak więc to, o czym wam mówię, nie jest czymś bardzo trudnym w zrozumieniu. If you go to university, jeśli udacie się na uniwersytet study genes, i będziecie studiować zagadnienia związane z genami, to nie będziecie się uczyć tego w taki sposób. You're not gonna learn this. They're gonna be very abstract knowledge you're gonna have. Będziecie wówczas zdobywać taką bardzo abstrakcyjną wiedzę. I am giving you ja przekazuję wam the most practical knowledge. Najbardziej taką praktyczną wiedzę. Most simplistic understanding of the gene. To jest takie najbardziej uproszczone zagadnienie związane z genami. This is the only way. I to jest jedyny sposób. You can see God. Dzięki któremu możecie widzieć Boga. Through the gene. Poprzez zagadnienia związane z genami. That's why we can say. I dlatego możemy powiedzieć. God take care of your genes. Bóg troszczy się o wasze geny. Isn't this realistic? Czy to jest czymś realnym, realistycznym? Isn't this so simple? Czy to nie jest bardzo proste? Isn't this so practical? Czy to nie jest czymś bardzo praktycznym? This is how we should make people understand our health message. To w ten sposób musimy dążyć do tego, aby ludzie mogli rozumieć poselstwo zdrowia. Amen. Amen.